spotkało się to po prostu z niebywałym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Ja powiem szczerze, że od, nie będę mówił wcześniej, ale od roku 1980 to była największa impreza taka plenerowa, wydarzenie kulturalne na terenie miasta, na terenie Rozbarku. I za to jesteśmy, znaczy jesteśmy też współwinni temu, my i Skarpa. Czyli to, co wydarzy się w przyszłym roku, powinno jeszcze większym być wydarzeniem. Jestem wie pan, to jest tak jak u Hitchcocka. Zaczynamy od trzęsienia ziemi, a później musi napięcie narastać. Jestem przekonany, że w przyszłym roku uda się ten rekord pobić. Korzystając z okazji, jeżeli ktoś ogląda, to przekazać kolegom, koleżankom, znajomym. Wyciągajcie swoje, otwierajcie szafy, kufry, wyciągajcie te ubrania. Jest czas. Was jest moc. Czekamy na was w przyszłym roku 6 września.